Jakiś czas temu zdecydowałam się przetestować facetów z ich wiedzy o przedślubnych przygotowaniach. Jak doskonale pamiętacie, było kreatywnie, ale mało merytorycznie. 90% moich obserwatorów stanowią jednak kobiety, więc dziś biorę się za Was, moje drogie panie, no i sprawdźcie, jak poradziłyście sobie z odpowiedziami na te same pytania. Jakie dokumenty wymagane są do ślubu kościelnego? Nie będzie ABCD? Bez jaj. Na pewno świadectwo, że się uczyło religii. Potrzebujemy dokumenty, że nie jesteśmy jeszcze w żadnych związkach małżeńskich. Dowód osobisty i... Zgoda księdza? Na pewno dokumenty bierzmowania, to na pewno. Cóż tam jeszcze było? Byliśmy i nie pamiętam. Teraz jestem zaskoczona. No oczywiście jest to dowód osobisty oraz zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego. Do tego są potrzebne nasze metryki chrztu, zaznaczeniem, że są one do ślubu, ponieważ potrzeba tam informacji bodajże o naszym bierzmowaniu. Do tego licencja na zawarcie małżeństwa będzie nam potrzebna w innej parafii. Jakieś zapowiedzi bodajże. I chyba to wszystko. Racja! A kto ma rację, ten stawia kolację. Co to jest save the date? Czarna pustka w głowie. Szczerze mówiąc, to teraz się czuję tak trochę, że nie jestem przygotowana. Tak, ostatnio to było w filmiku pani Izabeli dotyczącej zaproszeń, dotyczące tego, żeby potwierdzić przybycie gości do dnia na numer telefonu do młodych. Powiadomienie wysyłane przed zaproszeniami, żeby goście zarezerwowali sobie ten dzień na dzień ślubu. Zuch, dziewczyna! Na ile wcześniej należy wysłać zaproszenia na ślub i wesele? Myślę, że z pół roku wcześniej. 3 miesiące? Wydaje mi się, że taki optymalny czas to 3 miesiące. Minimum 3 miesiące przed, myślę, że pół roku to tak jest optymalnie. Mniej więcej rok przed ślubem. Pani Izabela twierdzi, że od 3 do 4 miesięcy. Widzę, że rośnie mi tu konkurencja. Co to są kandelabry? To jakieś kwiaty są? Kante co? Kandelaby. Antylabry. Wiem, ale nie powiem. Kandelabry są to takie długie świeczniki. W każdym programie pani Izabeli Janowskiej ona o nich mówi, więc ja już o tym wiem. Oj, widzę, że ty czujesz klimacik. Co to jest butonierka? To nie wiem, czy to nie są zaproszenia dla gości, znaczy nie, miejsca, gdzie ktoś ma siedzieć z imieniem i nazwiskiem przy stołach. Tururu. To jest to u pana młodego? To jest to, to cudo, w co się wkłada te różne ozdoby. Mała torebeczka. To kwiaty są w butonierce u pana młodego, to jest ta kieszonka? Tu pan młody ma tutaj. Takie coś. Butonierka to jest taka dziurka, czy taki guzik w garniturze na klapie, gdzie się wsadza taką ozdobę, kwiatek. W męskim oczywiście ubraniu. Bingo. Ile czeka się na realizację zamówienia sukni ślubnej? 8 tygodni. Pół roku, co najmniej. Pół roku? O mój Boże, gdzieś z miesiąc. Jak ktoś jest szalony, to może bardzo szybko zrealizować. Ale generalnie jest to około pół roku. Ojej, chyba do 4 miesięcy. Czym jest toczek? Tutaj ten kwiatuszek, który ma panna młoda. Ozdoba do włosów u panny młodej. To jest taka ozdoba na głowę dla kobiety. Wiem w jeździectwie, co to jest toczek. Jest to kask ochronny dla jeźdźca, ale nie wiem, co to jest toczek, jeśli chodzi o płaszczyznę weselną. Toczek to taki... mały kapelusik z takim czymś, taka ozdoba głowy. Całkiem nieźle. Co to jest poszetka? Coraz trudniejsze te pytania. Jakiś woreczek? Chusteczka. No to właśnie wsadza się do butonierki. A to jest? To jest poszetka. Poszetka to jest mała chusteczka, która jest ozdobą garnituru. To jest taki krawacik u pana młodego, taki specjalny, krótszy, taki z tym...
Poszetka jest to ozdobny kawałek materiału, jedwabnego najczęściej, którą wkłada się w kieszonkę u panów. No to ta chusteczka tutaj, co mężczyzna wkłada do garnituru i ładnie wygląda. No, nie taki diabeł straszny. Czym jest ślub konkordatowy? Właśnie ostatnio też z moim narzeczonym graliśmy na takim, ale właśnie zastanawialiśmy o co w nim dokładnie chodzi i nadal nie wiemy. Ja chyba zwariuję. Jest to ślub, inaczej ślub kościelny. To jest ślub cywilny, taki w urzędzie. To jest to ślub kościelny połączony ze ślubem niekościelnym, tak. Panna młoda powinna mieć w dniu ślubu coś... wyjątkowego? Białego? Niebieskiego. Pożyczonego. Pożyczonego, coś niebieskiego i coś... i uśmiech. Coś niebieskiego, coś pożyczonego, coś starego, coś nowego. I mam być wszyty w, o ile dobrze pamiętam, gdzieś pod spodem w suknię ślubną kawałek, okruszek chleba, odrobinę cukru i pieniądz w bucie, tak. O, perfekcyjna panna młoda. W którym momencie para młoda formalnie staje się małżeństwem? Po podpisaniu chyba oświadczenia w kościele. Jak urzędnik powie, jesteście mężem i żoną? W momencie jakby powiedzenia sobie tak w kościele. Czy wtedy, kiedy dokumenty dotrą do Urzędu Stanu Cywilnego? I to jest odpowiedź na szóstkę. Kiedy na weselu podaje się tort? Od północy. 12 godzina. Około północy, no północy najczęściej. Około chyba godziny 20? Zazwyczaj o północy, a wolałabym o 21. O północy. A to zależy, bo kiedyś, parę lat temu, było bardzo modne, że tort wjeżdża na salę weselną o północy, ale bardzo często teraz w dzisiejszych czasach pary młode decydują się na przykład wcześniej, żeby ten tort wjechał, czyli o godzinie 9, 10. Kwestia indywidualna, ale planowo tak standardowo o północy. Jaki taniec tańczy się na pierwszy taniec? Pierwszy? Kto jaki chce? Walc. Zazwyczaj walc. Wybrany przez państwo młodych. Chyba taniec połamaniec. Wydaje mi się, że walca wiedeńskiego się powinno tańczyć, ale to też wiadomo, kwestia indywidualna. Skąd wzięła się nazwa oczepiny? Z czepka. Panien młodych. Kiedyś, dawno temu. Nie od welonu? No nie. Od czepca. To było chyba ze staropolskiego czepiec, czyli nakrycie głowy, wianek, tak? Super ci poszło. Rozwij skrót RSVP. Coś z francuskiego. Na pewno jest to po łacinie, nie spróbuję nawet. Data... nie wiem. Ej, to nawet nie było blisko. Chodzi o taki zwrot grzecznościowy, zwracając się do kogoś. Nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, co to znaczy. Ale jest to, powiedzmy, taki odpowiednik szanowne państwo. To jest z francuskiego. Nie wiem, jak jest po francusku, ale to jest prosimy o odpowiedź. To jest po francusku odpowiedź jest wymagana. Natomiast ja po francusku nie mówię, więc nie wypowiem tego. Respond, s'il vous plaît. Czym charakteryzuje się styl boho? Styl boho jest taki bardzo prosty... Boże, dziewczyny, nie załamujcie mnie. Zielone liście, taki jest to właśnie styl. Teraz właśnie modne są takie wesela w stodołach, takie kwiatuszki, jakieś lampki, tego typu. Styl boho, mój ulubiony styl, w którym będę miała wesele, to są kwiaty, to są falbany, to są rustykalne wnętrza, przynajmniej ja tak sobie to wymyśliłam. Makramy, koniecznie makramy i dużo eukaliptusa i ruskusa. Styl boho to jest taki styl, takie pomieszanie stylów hipisowski, trochę takiej bohemy artystycznej, czyli jakieś pióra i zwiewne i kwiaty. No tak bardzo zwiewnie, bardzo artystycznie bym to nazwała.
to jest zasada alternacji? A zasada alternacji? Tu nie mam pojęcia, niestety. Alternacji? Żeby mieć coś w zanadrzu, gdyby ta pierwsza rzecz nam się nie udała. To się nie dzieje. Kojarzy mi się z alternatywą, czyli z wyborem pomiędzy. To niemożliwe. To bardzo ładne słowo. Nie mam pojęcia. To jest coś z gośćmi? Że wiem chyba, że usadza się raz pana, a raz panią. I tak pan, pani, tak? Nie będę przyszła panną młodą, perfekcyjną. No i widzicie, moje drogie, pośmiałyśmy się wcześniej z facetów, ha, 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 hi, hi, hi. Ale okazuje się, że ten się śmieje. Kto się śmieje ostatni? Już teraz możesz pobrać moją autorską aplikację Wedding Dream App. Znajdziesz w niej masę informacji oraz narzędzi, które pomogą Ci krok po kroku zorganizować Twój najważniejszy dzień w życiu. W apce jest harmonogram działań, planer stołów, kontakty do podwykonawców i wiele, wiele więcej. Wszystko, czego potrzebujesz. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!